Witam was bardzo serdecznie. Lecimy sobie na Tuning Expo Show w Krakowie. Jedziemy szybciutko po kasie. Ale jest przepiękna pogoda na motocykl. Ja cię kręcę, jest tak chłodniutko, fajnie. Kurczę, troszkę późno się wybraliśmy w ogóle na te expo. No z tego powodu, że wczoraj byłem u kolegi i trzeba było opić się zdany egzamin, który będziecie mieli za tydzień. Witam serdecznie, uprzedzamy zdarzenia z przyszłości, które zaraz zobaczycie. Ale chcę, żebyście ładnie zrozumieli. Słuchajcie, sytuacja jest taka, jedziemy sobie stąd do stąd, no w tym kierunku, no nie, w poziomie jedziemy. Kamera jest wyłączona z tego powodu, że po prostu ma tylko dwie baterie, a wiem, że jest dużo nagrywania przede mną. I tak, jedziemy sobie tędy, dojeżdżamy do korku, który się zaczyna stąd i ciągnie się aż do skrzyżowania. Słuchajcie, omijamy sobie korek, wszystko ładnie, dojeżdżamy do świateł, światło czerwone, za ostatnim autem, a przed światłami jest miejsce, super, stajemy sobie ładnie, gadamy, jest zielone, ruszamy. I tu się zaczynają schody, przejechaliśmy gdzieś dotąd, tu się kończy wysepka, jakby ktoś nie widział, tu jest trawa. Gdzieś na tej wysokości jest podwójna ciągła, jest auto z naprzeciwka, które jest już tutaj gdzieś, my jedziemy tutaj z prędkością 50 na godzinę. No nie wiem, sekunda i już się będziemy mijać. Ja się patrzę w lusterko, a jakiś totalny idiota stąd omija mnie w ten sposób. Po pierwsze, totalnie zbladłem i spanikowałem z tego powodu, że tutaj jest jakiś MPEK, który sobie stoi. Tu jadę sobie ja i tak jadę tą połową pasa. Tu jeszcze coś mnie wyprzedza. Na trzeciego auto z naprzeciwka trąbi. Ja panikuję. Dałem po hamulcach szybciutko, żeby go wpuścić. Na milimetry się zmieścił chłop. Patrzcie, co się działo później. Słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało, jak wyłączyłem kamerę. Ten idiota, który idzie przed nami, dosłownie na podwójnej ciągłej, na pasa, za skrzyżowaniem, wyprzedza mnie na trzeciego, na trzeciego. To popierdolony, zaraz go tak wyjaśnię, że to jest szok. Idiota. My trąbimy, naprzeciwka gość trąbi, a ten sobie jedzie, jak gdyby nigdy nic. Masz przepierdolony, jak sam skurwysyński kurwysynek. Kolego, nie pojebało cię coś? A komu się wrył pewnie? Kurwa, podwójna ciągła, pasy, debilu i jeszcze do trzeciego wyprzedzasz, no to kurwa na kamerze, na policję będziesz kurwa dzisiaj. Kurwa, pochwal się swoją pandą 1-1. Ale mi idiota zagotował wodę, kurwa mać. I on w ogóle nie widzi nic, żadnego problemu w tym, co zrobił w ogóle, tak jakby... Nie. Tak, i dlaczego jego wyprzedziliśmy? Czemu przed niego wjechaliśmy? Aha, bo my przed niego wjechaliśmy, no tak, gość stoi w korku, a ja nie mogę go wyprzedzić. Nie wiem, dzwonimy na policję od tego idiotę, czy nie? Ale masz to nagrane? Nie, ale tam są kamery na skrzyżowaniu. Tak jak tutaj masz wszędzie. Słuchajcie, dojeżdżamy już na expo. Zaraz się okaże, co tam ciekawego jest. Jeszcze pytanie, czy nasza wyjściówka tajna nam pomoże w tym, a ci co to, oni tak mogą w ogóle? Tak średnio mi się wydaje, żeby oni tak mogli sobie stać bez żadnych świateł ostrzegawczych. Tędy, przyjedźcie! Dobra. Żeby nie robić większych przerw od kontentu, stwierdziłem, że dogram dubbing. Właśnie widzicie, jak Kasia zasiada na fotelu pasażera w Nissanie S15 Sylwia. Macie ujęcie z drona, z GoPro, cieszta oko i lecimy dalej z kontentem. Yeah.
jest w ogóle. Wow. Jakie fajne to róże. Patrz jaka bestia. Słuchajcie, expo skończone, materiał też się kończy. Ja wam dziękuję za obecność. Widzimy się w sobotę o 16. Odmeldowuję się, żegnaj.